Witajmy dużymi brawami od 11 na Murawie, w strojach biało-czerwonych na Przedkrzyżowicie, w strojach niebiesko-żółtych Przyszłość Logów. Pięćdziesiąta piąta minuta spotkania, wymuszona zmiana w drużynie Przyszłości Logów. Boisko opuszcza bramkarz Beniamin Jastrzębowski. Podziękujemy mu za grę dużymi brawami. Myślę, że zawodnicy też, bo mecz był pod kontrolą i do przerwy powinien być rozstrzygnięty. W drugiej połowie zagraliśmy słabiej jeszcze niż pierwszy, natomiast moim zdaniem zabrakło trochę jakiegoś takiego chcieństwa, takich chęci. Może, że to ostatni mecz, ale to był mecz derbowy i myśmy o tym w szatni mówili.
Nie wyglądało to dobrze, powiem szczerze, natomiast za cały sezon to muszę chłopakom podziękować, bo zrobili kawał dobrej roboty i tu się im na pewno należą słowa uznania. Natomiast ten mecz, podobnie jak pierwszy w tej rundzie, ostatni, dla mnie duży niedosyt. Do przerwy mecz powinien być rozstrzygnięty już na naszą korzyść i pewnie wynik byłby, mógłby być podobny jak Krzyżowice z Mokrem. Natomiast no, te bramki nie padły, słupki, poprzeczki, złe dogrania, jakieś wybicia gdzieś tam na przedpolu, no i bramka nie padła, ale mimo wszystko strzelamy na 1-0 i, no i zabrakło tego zamknięcia z tyłu. Ja mam po tym meczu duży niedosyt. Myślę, że nie będzie to rzutować na odbiór mój tego wyniku z tego sezonu, natomiast liczyłem na więcej dziś. Praktycznie mecz sąsiednich drużyn w tabeli, sąsiednich drużyn, jeżeli chodzi o zamieszkanie czy odległość od stadionu. No i tak ogólnie fajny piknik gminny. Nie stworzyli żeśmy żadnej konkretnej sytuacji, nawet brameczka, która odzwierciedlała nasz dzisiejszy styl gry, czyli strzelona plecami, oddaje to, co po prostu tutaj się działo na boisku. Wynikiem 1-1 zakończyło się dzisiejsze spotkanie Przyszłości Rogów z naprzodem Krzyżowice. Duże brawo oczywiście dla zawodników, za grę, za bramki.